Cześć, dzisiaj krótkie wideo w zasadzie z zachętą do tego, żebyście, jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie zimnych telefonów, żebyście wpisywali je poniżej tutaj w komentarzach. Myślę tutaj o mojej serii Hartmann Calling, czyli tych telefonów, które nagrywam dla Was na żywo i po prostu sami widzicie, jak pewne elementy zimnych telefonów mogą wyglądać. Oprócz komentarzy, oprócz pytań, jeżeli macie jakieś pomysły, które mógłbym przećwiczyć, poeksperymentować, zobaczyć, frazy, których mógłbym użyć w zimnych telefonach, tych, które będę dzwonił w przyszłości, a Wy chcielibyście, żeby jakiś element tam się pojawił, żebym spróbował wziąć go na warsztat i żeby zobaczyć, jaka będzie moja reakcja, ale też przede wszystkim, jaka będzie reakcja rozmówcy w zimnym telefonie, to jak najbardziej wpisujcie, to mogą być rzeczy, które wynikają z Waszej najlepszej praktyki, super, wtedy ja się czegoś też nauczę, nie. Albo to mogą być rzeczy, na które być może samodzielnie jeszcze nie masz odwagi, ale chciałbyś, żeby ktoś przećwiczył, zobaczył, albo mogą być te rzeczy, które wyłapałeś od kogoś innego i po prostu zainspirowałeś się tym, że ej, to też tak można, nie próbowałem jeszcze tego, wtedy może Ty spróbujesz, ja spróbuję i jakieś nowe wnioski z tego będziemy mieli. Także ten filmik, taki metafilmik służy temu, żebyście tutaj na dole w komentarzach wpisywali Wasze pomysły, Wasze rozwiązania, pytania albo tematy, które miałbym przerobić, jeżeli chodzi o kolejne zimne telefony, które będę już dzwonił pewnie w sierpniu i wrześniu. Dzięki piękne, wszystkiego dobrego, to były moje 2 minuty.